Witam. Dzisiaj w warsztacie mamy chyba najmniejszy switch, jaki naprawiałem z PoE. Zobaczcie, cztery porty obsługują PoE i piąty jest bez PoE. Ogólnie switch pięcioportowy, jak widać. I jaka jest diagnoza? Mianowicie jest całkowicie martwe. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Mam nadzieję, że będzie to szybka naprawa, bo switchy na tym kanale już jest dostatek. No ale cóż, zobaczymy. Dobra, tak to wygląda w środku. Jak widzimy, tutaj mamy całą linię PoE 54V, ładnie oddzieloną. I switch nie wstaje, całkowicie nie wstaje, nic się nie dzieje. Sprawdźmy sobie tak na szybko rezystancję na linii głównej 54V. Dobra, i co mamy na wejściu? Wow, zobaczcie, na wejściu mamy 0,3 ohma. Już na wejściu mamy zwarcie. No to nie dziwne, że ten switch nie wstaje. Dobra, ciekawe jak jest dalej. 0,22 ohma, czyli tutaj 0,30, 0,22, czyli zbliżamy się pewnie do naszego uszkodzenia. Wiecie co? Wymontuję tu płytkę. Mamy nawet jakiś mikrokontroler, zobaczcie. I to jest jakiś Atmel. At Tiny, najprawdopodobniej. Tak, Tiny jest napisane na nim. No dobra. Jak zlokalizujemy usterkę? Najprawdopodobniej puścimy tutaj... Tak, to jest linia 54V. Puścimy sobie na tą linię napięcie 1V, damy ograniczenie na 5A i zobaczymy wtedy, co tu się będzie grzać po prostu. Tutaj nie wiem, czy to widać, ale może pójdźmy na mikroskop. O, teraz tu nieźle widać, zobaczcie, tak jakby flux nie był do końca wyczyszczony z tego układu, a jeszcze tak naprawdę nic nie robiłem. Czyżby ktoś zmieniał ten układ już? Dobra, podłączamy tutaj 1V i zobaczymy, co się będzie grzać. Dobra, jak widzicie, mam tutaj już krokodylki podpięte. Zasilacz mam ustawiony na 1V i ograniczenie prądowe na 3A, czyli będziemy mogli maksymalnie 3W wpompować tutaj w obwód. Do diagnozy usterki posłużę się kamerą termowizyjną, no skoro już mam, to trzeba jej używać, tak? Ok, i włączam. No dobra, widać jak woł, co tu się grzeje. I to ostro. Tutaj o ten, co to jest, TVS, dioda jakaś, zaraz zobaczymy po oznaczeniach. Tak, to jest nawet podpisane TVS. Tak, to jest ewidentnie TVS się pierwszy nagrzewa. No dobra, czyli co? Zmieniamy TVS-a, na początku przynajmniej spróbujmy go odlutować. Ok, jak widzicie, TVS jest już odlutowane. Mam tutaj 1V podłączony i zobaczymy, ile będzie pobierać prądu bez TVS-a tego. Ponieważ najprawdopodobniej ten cały układ będzie bez tego działał, tylko po prostu jakieś jedno zabezpieczenie, nie wiem, na przykład przed odwrotną polaryzacją albo coś w tym stylu, nie zadziała tutaj. Ok, włączyłem, mam 1V i pobór prądu 0, nic, 0. Czyli najprawdopodobniej tylko TVS był uszkodzony, ale jeszcze zobaczmy sobie inaczej. Po prostu wepnijmy się tutaj na sam początek, na wejście i zobaczmy wtedy, czy faktycznie linia cała 54V jest sprawna. Może coś jest nie tak z samym switchem, jeszcze tego nie wiem. Ok, jesteśmy już wpięci do linii 54V. Ja tutaj teraz w zasilaczu ustawiam sobie V-set na 54, Enter i ograniczenie prądowe powiedzmy na 0,5A i wciskam ON. O proszę, mamy jakieś znaki życia. Zobaczcie, mamy zieloną diodę. Dobra, wyłączam teraz switcha. I włączam go jeszcze raz. I zobaczcie, mamy elegancką aktywność na portach.
Czyli już coś tam, już nie jest źle. Dobra, mam tutaj miernik PoE. Sprawdzimy, czy same porty, jeżeli chodzi o PoE, działają tak jak trzeba. 54 V, bardzo ładnie. Wszystko w porządku. Moja diodka też się świeci. Następny port, 54 V, również wszystko ok. Diodka się świeci. 54 V, również diodka się świeci. I tutaj również 54 V i również dioda się świeci ładnie. Dobra, wygląda na to, że PoE jest sprawne. Sprawdźmy teraz, czy sprawny jest sam switch. Proszę bardzo, zielona, jeszcze miga, czyli wszystko ok. 1 gigabit. Tutaj również. Tutaj również. O, a tutaj nie mamy nic. Ale po prostu były to brudne styki. Ale zobaczcie, tutaj również miga, czyli jest 1 gigabit. I ostatni port, 5. Również jest ok. Dobra, czyli no, tak jak sądziłem, była to dość prosta naprawa. Do wymiany jest jeden TVS. Zobaczmy sobie, co to jest za TVS. Podejrzewam, że jakieś około 50-60 V, bo to jest właśnie na tej linii PoE. No i dobra, to jest TVS o oznaczeniu T58B. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych oznaczeń w postaci paska, czyli jest to TVS, ten taki dwukierunkowy, i który może wytrzymać maksymalnie do 58 V, jeżeli chodzi o różnicę potencjałów tutaj. Później już zaczyna bardzo szybko przewodzić i się pali, właśnie on dlatego się spalił. W środku zrobiło się zwarcie i dokładnie tak ma działać ten element. Dobra, ale niestety nie mam takich elementów już na stanie, wykorzystałem moje wszystkie, więc niestety, ale będę musiał chwilę poczekać, aż dotrze do mnie następne zamówienie. No ale dobra, zobaczcie, po wlutowaniu tego TVS-a tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, polaryzacja tutaj nie ma znaczenia, switch normalnie ruszy, bo to jest tylko zabezpieczenie jakieś przeciwnapięciowe. Więc co, nie będę was już po prostu zanudzał. Diagnoza była bardzo prosta, na szczęście. Z pomocą kamerki termowizyjnej, czy bez pomocy kamerki termowizyjnej. Także pod palcem można by było wyczuć bez problemu, że ten element jest uszkodzony. Dobra, to tyle. Dzięki, że obejrzeliście materiał. Jak zawsze zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach. Na razie.